Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z patronite. Cześć witajcie, dzisiaj kolejna seria kategoryzacja imperialnych światów. Już nawet nie pamiętam, kto był sponsorem. Dawid tam po prostu trzaska te artykuły. A no, a ja czytam. Wiadomo, wysłuchacie, no to lecimy z tematem. <laughs> Imperium ludzkości jest rozciągnięte na przestrzeni. A na przestrzeń dwóch trzecich całej galaktyki drogi mlecznej? No to na trzaskali tych planet. Na terytorium zagarniętym przez imperatora Dawid, jak to zagarniętym? Jak to zagarniętym? Przez tego, co siedzi na złotym kiblu? Nie zagarniętym. Zdobytym, o, zdobytym przez imperatora znajdują się miliony gwiazd, z których spora część jest gospodarzem własnych układów planetarnych. Mimo to szacuje się że samemu Imperium służy około miliona gubernatorów planetarnych zasiadających na własnych tronach na swoich planetach. Choć prawdą jest to, że niektórzy gubernatorzy nie zarządzają tylko jedną planetą, a całym Układem Gwiezdnym oraz że niektóre światy zwyczajnie nie mają gubernatora, faktem jest, że Imperium jest tak bardzo rozciągnięte w przestrzeni kosmicznej, że międzygwiezdny podróżnik byłby w stanie przebyć galaktykę od jednego jej krańca do drugiego, przebywając 100 tysięcy lat w świetlnych przestrzeni i nie spotykając po drodze ani jednego człowieka. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że zasiedlone przez ludzkość światy są losowo rozrzucone po galaktyce. Przeważnie zamieszkałe imperialne światy występują w gromadach, w regionach przestrzeni odkrytych przez ludzkość w pierwszej fali wielkiej ekspansji z czasów epoki technologii. Światy zasiedlone tysiące tarnańskich lat temu Nadal stanowią istotne punkty na mapie galaktycznej Imperium ze względu na swoje położenie i naturalne surowce, będące kluczowymi dla gospodarki swoich sektorów. Wiele z takich gromad imperialnych światów zostało sektorami na własnych prawach i wiele z nich składa się z ponad 200 układów gwiezdnych. Powstałe w ten sposób sektory są zazwyczaj połączone relatywnie stabilnymi, jednak wciąż niebezpiecznymi wewnętrznymi kanałami osnowy. Przestrzeń pomiędzy sektorami nazywa się zaś dziką przestrzenią. W tej niezgłębionej ciemności kryje się wiele koszmarów i niebezpieczeństw, od piratów po nieznane imperia Zinos. Część śmiałków twierdzi również, że można się tam nieźle wzbogacić. To tam można znaleźć dawno zaginione ludzkie kolonie i światy przesiąknięte technologicznym bogactwem dawno zapomnianych wymarłych obcych gatunków. Terytorium imperium ludzkości jest ograniczone i zdefiniowane przez zasięg astronomikanu który wynosi około 50 tysięcy lat świetlnych. Z tego względu granice Imperium można przedstawić jako sferę o centralnym punkcie na terze w Układzie Solarnym, której promień wynosi 50 tysięcy lat świetlnych. Mimo to oczywistym jest, że agenci i agencje Imperium oraz jego nieoficjalni reprezentanci, tacy jak wolni handlarze, prowadzą swoje działania poza ustanowioną przez Astronomikan granicą. Różnorodność i ogrom natury imperialnego terytorium o milionach mm, gwiazd i światów sprawia, że silnie scentralizowana władza nie miałaby prawa zaistnieć w warunkach imperium. Prawdą jest, że imperium ogarnia swym rozmiarem niezliczone światy. Nikomu w całej historii królestwa, imperatora nie udało się umieścić ich wszystkich na mapie, i nikt nie jest w stanie dokładnie określić, ile w ogóle ich jest. Całe departamenty adeptus administratum są poświęcone katalogowaniu światów domeny imperatora, prowadząc niekończące się zadanie, jako że faktyczne granice imperium nieustannie się zmieniają. Co więcej, Adeptus Terra utrzymują, że wszyscy przedstawiciele ludzkiej rasy i cała galaktyka znajduje się pod władzą imperatora. W końcu przeznaczeniem imperium jest zjednoczenie ludzkości, nałożenie swoich praw na wszystkie światy galaktyki i zniszczenie wszelkiego obcego życia. Prawdziwym zasięgiem działalności imperium jest zatem cała galaktyka, choć stan faktyczny temu zaprzecza. Imperium zazdrośnie strzeże swego terytorium, ale same jego rozmiary sprawiają, że niemożliwym jest odpowiednie zareagowanie na każde zagrożenie. Wiele planet żyje i umiera w osamotnieniu, jako że tylko największe zagrożenia dla Imperium przyciągają uwagę Adeptus Terra. Światy te tracone ze względu na inwazje obcych są światy te są um, tracone ze względu na inwazje obcych, rebelie, katastrofy naturalne, jednak wieści o utracie danych planet mogą dotrzeć na Terrę. Z całe setki lat później. Granice imperium nieustannie się też zmieniają, nowe światy są odkrywane, zdobywane i kolonizowane, a stare tracone na rzecz zinos, eksterminatusów, czy nawet pochłaniane przez osnowę. Z uwagi na odległości między planetami i niestabilną naturę łączności przez osnowę, gubernatorzy planetarni generalnie cieszą się sporą autonomią. Pozwala im to na rozwinięcie unikatowych dla reszty galaktyki rządów. Na niektórych planetach tytuł gubernatora jest dziedziczny, ale zdarzają się też takie światy, na których przeprowadza się elekcje. Wiele planet zarządzanych jest przez tyranów, którzy władzę sprawują przy pomocy siły prywatnej armii. Niezależnie jednak od formy sprawowanych rządów, tak długo, jak długo gubernator wywiązuje się ze swoich obowiązków względem imperium, jego władza jest akceptowana i uważana za zgodną z prawem przez wyższe autorytety. Niektórzy gubernatorzy panujący na dzikich i feudalnych światach Imperium uznali, że wpływ technologii na sprawowanie przez nich władzy będzie raczej negatywny, w związku z czym ich na ich planetach jest ona w dużej mierze zakazana, lub jej import jest znacznie ograniczony. Ci gubernatorzy są często odizolowani od swoich poddanych i to do tego stopnia, że znane są przypadki, gdy gubernator sprawuje władzę nad swoim zdziczałym ludem z pokładu instalacji orbitalnych, interweniując tylko w wypadku wystąpienia mutacji, powstania kultu chaosu, inwazji orków i zidentyfikowania dzikich psjoników oraz w ustalonym dniu odebrania od ludu zgromadzonej dziesięciny w postaci rekrutów dla Astra Militarum i psjoników dla Inkwizycji. Obowiązki gubernatorów planetarnych Obejmują płacenie dziesięciny dla administratum, kontrolowanie psjoników, mutacji i stopnia herezji wśród populacji, bronienie planety i dławienie buntów zorganizowanych przeciwko lokalnej władzy, a w dalszej mierze przeciwko samemu imperium. Poważnym zadaniem gubernatorów jest utrzymywanie adekwatnie dobrze przysposobionej lokalnej siły militarnej, zdolnej do bronienia planety na wypadek inwazji. Jednostki obrony planetarnej są zazwyczaj na tyle silne, by poradziły sobie z pomniejszymi zagrożeniami, jednak w wypadku większych inwazji ich zadaniem jest utrzymać kluczowe punkty planety do czasu przybycia posiłków. To może jednak potrwać całe solarne miesiące, lata, a nawet dekady. Relatywnie mała liczba imperialnych światów nie jest zarządzana przez gubernatorów, a zamiast tego nadzorowana przez imperialne adepta i organizacje lojalne wobec imperium, takie jak adeptus terra, eklezjarchie i imperialne dowództwo astra militarum, czy też przez zakony adeptus astartes. W poczet tych planet należy zaliczyć światy kuźni adeptus mechanicus, których mieszkańcy nieustannie pracują nad wyrobem broni dla armii imperatora. Słynne przypadki takich planet obejmują Marsa, Gryfon IV i binarne Fortis. Światy kardynalne, poświęcone edukowaniu nowych pokoleń kapłanów imperialnego kultu i oddawaniu czci imperatorowi Ignatius Kardinal Ofelia VII i ojczyste planety kosmicznych Mariń, takie jak Fenris Makrak, Baal czy Meduza. Podobnie jak środowisko i kultura panujące na imperialnych światach są dla siebie praktycznie unikatowe. Tak samo sprawowane na nich rządy mogą się od siebie niezwykle różnić. Imperium pozwala, by światy płacące mu dziesięcinę rządziły same sobą, wykorzystując dowolne metody sprawowania władzy, niezależnie od tego, czy zostają one narzucone przez populację planety, czy też są sprawowane w sposób zgodny z tradycją. Niektóre z rządów takich planet to monarchie o prawach dziedziczności tytułów, innymi zarządzają zaś arystokraci i wojenni hersztowie. Jedne są zarządzane przez wybrane w formie głosowania parlamenty. A na innych realne rządy sprawuje ten, kto jest gotów zapłacić za to odpowiednio wysoką cenę. Na niektórych światach, choć to skomplikowane, wszystkie wyżej wymienione rzeczy składają się na urząd gubernatora. Na niektórych planetach panują rządy demokratyczne, a mieszkający na nich ludzie cieszą się sporymi przywilejami i rozwiniętym kodeksem prawnym, choć tych planet jest zaledwie garstka i zazwyczaj nie znaczą wiele. Niektóre planety są zarządzane przez różne adepta, jak ma to miejsce w przypadku światów agrarnych. Które zarządzane są przez administratum. Choć różne indywidualne, lokalne organizacje takie jak państwa narodowe, państwa miasta, plemiona, korporacje, hegemonie, kolektywy pracownicze i inne mogą wyznaczać swoich własnych liderów i reprezentantów, adeptus terra nie będzie utrzymywało z nimi kontaktu, wybierając jedną osobę spośród nich do pełnienia funkcji łącznika między swoim ludem a resztą imperium w kwestiach obligacji podatkowych. Wysokość i rodzaj dziesięciny Także różni się od planety. W niektórych przypadkach osoba wyznaczona na odpowiedzialną za imperialną dziesięcinę e, może nie zdawać sobie sprawy ze swojej roli do momentu, w której będzie za późno. Zdarzały się już przypadki, gdy tytułarna głowa państwa po dołączeniu do imperium, po izolacji przez burzę Osnowy, wojnę i inne przypadki odkrywała, że w międzyczasie została wyznaczona na najważniejsze stanowisko na całym swoim świecie. Od wszystkich swoich gubernatorów wymaga się uznawania autorytetu imperium i imperatora oraz podtrzymywania jego praw. Nie są oni jednak w tej kwestii pozostawieni sami sobie, wspomagać ich mają adepci, Adeptus Arbites i Inkwizycja. Ich najważniejszym obowiązkiem jest jednak zbieranie dziesięciny dla administratum. Gubernatorzy są również odpowiedzialni za gromadzenie psjoników dla czarnych okrętów Inkwizycji i utrzymywanie czystości populacji od mutantów, kultystów chaosu, heretyków, radykałów i wiedźm. W praktyce wiele planet umyka przed tymi odpowiedzialnymi zadaniami z relatywną łatwością, podczas gdy inne są poddawane tyranicznym restrykcjom. Z uwagi na sam rozmiar imperium i nieprzewidywalność podróży przez Osnowę, zdarza się, że administratum niemal nigdy nie jest w stanie odebrać swojej dziesięciny, a czarne okręty inkwizycji nigdy nie docierają na miejsce o wyznaczonym czasie. Planety mogą zostać odizolowane na całe pokolenia, w związku z czym niczym dziwnym nie jest to, że na części z nich pojęcie imperialnej dziesięciny zostało całkowicie zapomniane. Skrybowie z układu Prol udokumentowali w swoich wielkich bibliotekach kilka raportów logistyków administratum Którzy przybywali na światy zapomniane przed wiekami tylko po to, by odkryć, że ich coroczna dziesięcina właśnie płonie na wielkich stosach ku uciesze lokalnej populacji, oferującej daninę niezgłębionym niebiosom. W niektórych przypadkach grupy blisko położonych, zamieszkałych planet nawiązały ze sobą kontakt, tworząc polityczne sojusze, a nawet pomniejsze międzygwiezdne imperia. Administratum spotkało już gromady światów połączone wielkimi korporacjami więzami krwi potężnych rodów, organizacjami religijnymi i innymi podobnymi kanałami. W takich wypadkach gubernatorzy planetarni muszą nie tylko podporządkowywać się nakazom i potrzebom Imperium, ale i kaprysom lokalnych ośrodków władzy. Ludy Imperium różnią się kulturą, tradycją i wyglądem, podobnie jak planety, które zasiedlają. Choć w Imperium nieformalnie obowiązuje generalnie akceptowany archetyp standardowego człowieka, Składającego się z czterech kończyn, jednej głowy, dwudziestu palców i tym podobnych, lokalne środowiska i ograniczone pule genetyczne doprowadziły do powstania wszelkiej maści interesujących anomalii, ewolucyjnych adaptacji i różnorodnych kultur, w których skład wchodzi nawet moda panująca na danych planetach. Te różnice są często jedynie kosmetyczne, jednak bardziej radykalne alternacje, które mogą być akceptowalne przez lokalną populację danego świata, zważywszy na to, że ów populacja przywykła do ich widoku na przestrzeni wieków. Mogą nie być akceptowalne przez imperium, którego przedstawiciele mogą nazwać tak wielkie odstępstwo od genetycznej ludzkiej równowagi mutacją. Wiele takich przypadków jest, debatem, jest tematem debaty wśród inkwizytorów i kapłanów eklesjarchii, którzy nieustannie zadają sobie pytanie, co tak naprawdę oznacza bycie człowiekiem. W rzeczy samej, jako że imperium akceptuje wyłącznie ludzi jako swoich poddanych, jest to niezwykle istotne pytanie. Na pewnych skolonizowanych tysiące lat wcześniej planetach, dziś może już praktycznie nie być genetycznych widocznych na pierwszy rzut oka śladów po swoich pionierach. Dzisiejszych mieszkańców takich planet może odróżniać od pierwszych kolonistów np. kształt nosa albo dominujący w społeczeństwie kolor skóry. Inni będą się od siebie różnili na zasiadach plemiennych. Niektóre populacje na przestrzeni tysięcy lat musiały przystosować się do nieprzyjaznego środowiska swojej planety, przykładowo lud świata agrarnego Dreach. Ma szarą skórę, włosy i kolor oczu, co wpasowuje się do flory, fauny, nieba i wody tej niezwykle nudnej planety. Niektóre kultury mogą opierać się na ideałach piękna, które drastycznie wpływają na wygląd żyjących w nich ludzi. Wiele przerażających gangów z podrojów nosi niezwykle, dziwny, niezwykle dziwne stroje, od niezwykle modnych pancerzy sportowych świecących w ciemności elektosów po licznie występujące ćwieki chwaląc się swoimi mutacjami i bliznami nakreślanymi na skórze w formie tatuaży. W pewnym stopniu podobny wygląd i kultura wiąże lub e, lud danej planety we wspólnotę. Prościej mówiąc, obywatele imperium zazwyczaj wolą spędzać czas z podobnymi sobie. Jednocześnie ludzkość zawsze kusiło wszystko, co egzotyczne, w związku z czym przyjaźń, miłość, a nawet zakładanie potomstwa z ludźmi spoza rodzimej planety nie jest niczym dziwnym na planetach o kulturach, które legitymują takie podróże. Imperium ludzkości składa się z ponad miliona zasiedlonych przez ludzi planet, rozciągniętych na przestrzeni 100 tysięcy lat świetlnych w galaktyce drogi mlecznej. Większość z tych światów zostało zasiedlonych na wiele tysięcy lat przed Wielką Krucjatą, czyli przed 30 i 31 milenium. Te planety zostały zjednoczone z, imp z imperialnym rządem na terze. Niemniej tysiące kolejnych światów zasiedlono już w epoce imperium przez imperialnych obywateli. Adeptus Administratum generalnie klasyfikuje wszystkie planety w galaktyce w zgodzie z różnymi kryteriami. Klasyfikacja imperialnych światów powstała głównie celem stworzenia standardowego systemu, pomagającemu w ustaleniu odpowiednio wysokich dziesięcin o odpowiedniej formie. Przykładowo, klasyfikacja świata do danej grupy pozwala na oszacowanie liczby jego mieszkańców i wytwarzanych bądź wydobywanych na nim zasobów, bez konieczności zaglądania w szczegółowe dane odnośnie planety. Klasyfikacja imperialnych światów obejmuje klasyfikację generalną, czyli światy śmierci, martwe światy, światy pustynne, światy lodowe, światy dżungle i światy oceaniczne. Klasyfikacja imperialna obejmuje ojczyste światy Adeptus Astartes, światy agrarne, zbrojownie, kardynalne, cmentarne, cywilizowane, dzikie, zakazane, światy kuźnie, forteczne, przygraniczne, światy roje, przemysłowe, rycerskie, kopalne, światy przyjemności, światy karne, światy kamieniołomy, stacje badawcze, światy strażnicze i świątynne. I są jeszcze inne światy, czyli światy demoniczne, światostatki, prastare światy, światy eksodytów, światy dziewicze, światy orków, septy tau, światy septy, światy grobowe nekronów i światy zinos. Należy pamiętać, że niemal każdą z imperialnych planet można dopasować do przynajmniej dwóch klasyfikacji. Przykładowo świat oceaniczny może być jednocześnie światem agrarnym, a świat pustynny może być planetą przekazaną w darze zakonowi Adeptus Astartes. Istnieją oczywiście pewne wyjątki. Światy demoniczne i światy Zinos znajdują się w przestrzeni niekontrolowanej przez siły Imperium i żaden imperialny obywatel na nich nie pracuje, w związku z czym świat demoniczny pozostanie tylko i wyłącznie światem demonicznym, przynajmniej do momentu odbicia go z rąk wroga, jednak świat Zinos może zostać zaklasyfikowany przynajmniej na podstawie występującego tam klimatu. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy pierwszy odcinek na temat kategoryzacji imperialnych światów. W następnym poznamy e, klasyfikację generalną, jak, co to jest martwy świat i tak dalej, i tak dalej. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Wiecie, jak możecie mnie wesprzeć? Patronite, Paypal, e, oglądanie reklam, klikanie w reklamy. Można kupić biżuterię. Dzisiaj Łukasz kupił. Dziękuję bardzo, Łukasz. E, odezwij się tam do, do Magdaleny, ponieważ ona potrzebuje jakieś tam Twoje dane. A e, co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić um, Aha, właśnie tam w sklepie u Magdaleny są, jest biżuteria, męska się trochę pojawiła, więc jeśli ktoś lubi takie klimaty, może zajrzeć. E, tyle na dzisiaj, jeśli chodzi. Na tutowers.pl możecie kupić e, różne rzeczy skórzane od Łukasza. To jest inny Łukasz niż tamten Łukasz, tak więc tutowers.pl również. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.